rankingu kierunku transport zwyciężyła Politechnika Warszawska. Zapraszamy panią profesor Mariannę Jacynę, dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest kilka powodów, żeby wybrać właśnie transport na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Po pierwsze, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest jedną z najlepszych polskich jednostek badawczych, dydaktycznych w obszarze transportu. Poza tym nasi studenci mają tę możliwość, że otrzymują nowoczesne programy, to po pierwsze. Po drugie, my kształcimy również dla potrzeb rynku. Po drugie, zapewniamy swoim studentom to, co jest najważniejsze, doświadczoną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz też bardzo ważne dla każdego studenta, możliwości kształcenia dodatkowego, na przykład rozwijania własnych zainteresowań, bądź to w kołach, wielu kołach naukowych, bądź też na zajęciach różnego typu fakultatywnych. Co jeszcze jest ważne chyba dla każdego studenta, w przyszłości absolwenta i poszukującego rynku, na rynku pracy, swojej tej wymarzonej pracy, to, że Wydział Transportu zapewnia możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i najnowszym podejściem czy trendami do wiedzy i umiejętności niezbędnych do wpisania się w ten rynek pracy, oczywiście z pozycji uprzywilejowanej. To jest bardzo ważne. Kandydat powinien być ambitny. Czyli nie tylko realizować swoje cele, nie bać się, jak również wytyczać te cele i poszukiwać nowych dróg i nie bać się swojego wyboru. To, co jest bardzo ważne, czyli podchodzić ambitnie do rozwiązywania problemów, które go, że tak powiem, zastają. Po drugie, kreatywny, czyli to, co jest ważne, student, czy kandydat, który nie godzi się tylko ze zwykłymi rozwiązaniami, ale jest poszukiwaczem nowych rozwiązań, ma własne pomysły, chce dążyć do swojego celu, podejmuje nowoczesne czy nowe działania, które mogą go rozwijać i również realizować jego własne cele. No i to, co jest ważne chyba dla każdego studenta i absolwenta, no być odważnym, samodzielnym, czyli ta odwaga w podejmowaniu wielu działań, to, co później się sprawdza na rynku pracy i u pracodawców, żeby podejmować te wyzwania, wprowadzać nowe rozwiązania innowacyjne, jak również podejmować szybko, sprawnie decyzje, będąc już w tym, bym powiedziała, no, poletku osób zarządzających.